kapłan, który nie przekazuje miłości Jezusowej. Wiecie, dla mnie to jest, może dlatego, że dość często teraz o tym rozmawiamy, dla mnie to jest pytanie o celibat. O sensownie przeżywany celibat. Nie. Celibat sensowny nie jest starokawalerstwem. Celibat jest jedną z form powołania do miłości. To jest właśnie to, że właśnie dlatego, że żyjesz w celibacie, to każdy konkretny człowiek w Kościele ma prawo doświadczyć przez twój sposób życia miłości od Jezusa. I jak tego w sobie nie rozpalamy, jak się w tym nie odrodzimy, to nam zostaje takie myślenie o celibacie, że prawo, przepis, który mniej lub bardziej przecież można jakoś obejść, nie? Pójść na jakiś z nim, jakoś się dogadamy, nie? A po to jest nam dany charyzmat celibatu, by ludzie mieli doświadczenie w kapłanie tego, że są kochani przez Jezusa do końca.